Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Zapraszam. Na czym to żeśmy skończyli? Anna Henrietta coś tam od nas chciała? Pewnie tak. Jakieś złe wampiry coś od nas chciały. Ale jeszcze wiele miejsc do sprawdzenia i przygód do przeżycia, nie? Zapraszam. Moja córka chyba ma ospę. Wiem, że to nie jest dobra wiadomość na początek odcinka, ale ja chyba już przeszedłem ospę, więc nic mi nie grozi. Tak mi się wydaje, jakieś takie plamy się zaczęły u niej pojawiać. Wygląda na to, że to musi być ospa, bo co innego. Ej, te przedszkola. Myślałem, że ospy już mamy z głowy, ale wydaje mi się, że ospy nie, że ospy ciągle są rzeczą jak najbardziej normalną w naszej rzeczywistości. Chyba odry odeszły. Ja miałem i odrę, i ospę, i różne inne atrakcje najpewniej miałem. Różyczkę miałem, jak miałem 16-17 lat. Coś tu nie gra. Oj, Geralt, co ty mówisz? Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Chociaż może niekoniecznie. Pewnie jakaś wampirzyca, co? Zostaw mnie. Ale dlaczego? Co się stało? Diariusz rycerza Christophera Dugary. Weźmy to wszystko i przeczytajmy ten diariusz. Moja ukochana, Serafin ma kochanka. Nie będę darł szat, złorzeczył bogom czy przysięgał zemsty. Moja Serafin jest tak pełna życia, że w końcu musiało się to wydarzyć. No to ciekawy argument, żeby wybaczyć, nie? No moja partnerka jest taka żywiołowa. No cóż, jeśli pozbędę się rywala, może kiedyś zapomnę o romansie i znowu będziemy mogli być szczęśliwi. Ja już jej wybaczyłem. Teraz muszę tylko poznać tego amanta i usunąć z naszego życia. Okej, taki był plan, rozumiem. Wczoraj ruszyłem za Serafin. Miejsce ich spotkania to gaj oliwny. Cóż za romantyczne miejsce. Gdy się spotkali, nad gaj zleciały się ptaki. Cała chmara rozszczebiotanych, rozśpiewanych, tak jakby celebrowały radość kochanków. A ze mnie złośliwie się śmiały. Ależ symbolika. Widzę, że ten romans wykańcza moją ukochaną małżonkę. Od kiedy spotyka się z tym... Ze swoim kochankiem jest jakaś anemiczna i wiecznie blada. Nocą błąka się po domu bez celu. Zwykle szczęśliwa i pełna radości, stała się apatyczna i zrezygnowana. Muszę zebrać się na odwagę i zakończyć ich związek jak najszybciej. Pachnie mi wampirem, nie wiem jak u państwa, ale... Ja, Christopher Dugary, brzydzę się przemocą. Sprawę kochanka mojej żony rozwiążę pragmatycznie. Przygotowałem worek pełen nilfgaardzkich florenów, tak ciężki, że ledwo go mogę unieść. Poczekam, aż moja Sophie wróci z gaju do naszej posiadłości i wtedy złapię go i złożę mu propozycję nie do odrzucenia. Święty Lebiodo, daj mi siłę. No cóż, to fatalnie się potoczyła ta historia. Bruxa. Wow. Ta Bruxa zdecydowanie nie była przygotowana na moje cięcie mieczem, ale... się zastanawiałem, czy należałoby ubrać się w jakiś ekwipunek, który by mi pomógł zakończyć tę walkę szybciej, ale nie był najwyraźniej potrzebny. No cóż, tak jak mówiłem, dzisiaj dla mnie to jest pewna niespodzianka. Część przeciwników potrafi napsuć krwi potężnie, część... W zasadzie nie stanowi żadnego zagrożenia. Jako, że i tak ruszamy do Buckler, w tamtą stronę, to przebiegnę się jeszcze kawałek, żeby sobie przypomnieć wszystkie rzeczy. Ważne zapamiętania, ważne przypomnienia tutaj w tej historii. Całość raczej bardzo dokładnie pamiętam. To musi być w ogóle zabawne z perspektywy państwa, którzy oglądają ten odcinek za odcinkiem, bo dla was to jest jeden dzień. Dla mnie to chyba z pół roku minęło od czasu, kiedy nagrywałem Wiedźmina, więc trochę mogę być zagubiony, za co przepraszam. Uprzedzam uczciwie, ale dojdziemy do tego na spokojnie. Tak mi się dobrze nagrywało Wiedźmina 3 i potem co się wydarzyło? Chyba Hogwarts Legacy. A potem kolejne rzeczy i kolejne i tak jakoś się to rozciągnęło w czasie bardzo mocno.
ale miło wrócić do Geralta. Wolę to, mimo że nadal premiery są, ale chyba nie aż takie mocno wymagające ode mnie. W Diablo... Chryste, nie strasz, myślałem, że to jakaś bruksa, to się kurde wieśniak skichał. No ładnie. O czym to ja mówiłem Państwu historię? A no, przy Diablo 4 spędziłem prawie 100 godzin i na więcej na razie nie mam ochoty. Chociaż jesteśmy już, proszę Państwa, w lipcu, więc druga połowa lipca zapowiada kolejny sezon Diablo 4. I to jest... No, przy tym trochę pewnie też czasu spędzę. I tak naprawdę dopiero 3 sierpnia jest premiera Baldur's Gate 3. 3 sierpnia. Zaraza! Wow! Ależ to trafienie krytyczne chyba z tego podmuchu. Aż spowolniło to wszystko, to całe towarzystwo. Takiego efektu to nieczęsto doświadczam. Muszę ją zniszczyć, jeśli chcę się ich pozbyć. Poradzimy sobie. Niech wybucha. Zobaczymy, jakie skarby w środku. Pewnie jakieś. O czym to ja? Aha, opowiadałem Państwu. Moją historię, niespecjalnie pewnie. Jeszcze tu zajrzymy sobie, co nie? Kto wie, co to za przygody. Ciągle jest, ja mam, tak przejrzałem sobie też dziennik zadań, mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, gdybym miał tylko ochotę rozciągnąć to całe spotkanie z Geraltem w czasie. A wygląda na to, że będziemy je rozciągali w czasie, bo dlaczego by nie? To jakieś podziemie. Ciekawe, czy ja tu chyba nie byłem tutaj. O kurde, mam. Tnij ją, Geralt! Tak jest. Och. Trochę mnie zatruło, ale jest okej. Wylęgam. Wyjdziemy z tego. Muszę ją zniszczyć, jeśli chcę się ich pozbyć. No, trochę więcej tych potworów tutaj. Najwyraźniej. W tej okolicy. Chyba muszę sobie jakąś kanapkę zorganizować, żeby się odrobinę podleczyć. Teraz ważniejsze pytanie. Jak stąd wyleźć na drugą stronę, bo ta wspinaczka... No może. Może tędy? Może to jeszcze nie koniec przygody, nie? O, shit. Au! Geralt. On nie chce wskoczyć tutaj podczas walki. To jest zawsze problem. Pewnego rodzaju. Podwójne dmuchnięcie lodem jest przepiękne. No dobra, jakoś sobie radzę, mam wrażenie. Chociaż zatruwają mnie paskudy okropnie. Niech ja zobaczę. Okej, to nie tak. No dobrze, ogarnąłem tą pochodnię. Tak myślę, tak, ogarnąłem. Zjadłem kanapkę. Jest okej, w miarę. Nie wolno się dać trafiać tym paskudom, no ale... No jeszcze. Jakie te nowe pancerze. Zawsze zbieram multum tych rzeczy wszystkich. Co za smród. Gdzie ta paskuda teraz, co?
przez te progi to nie przychodzą. Chociaż muszę uważać, bo nagle wyskoczy. Gin. Rany boskie. No jest. W sensie dałem radę. Po raz kolejny. Ale to mozolnie się walczy w tych... W tych miejscach, które są takie... Chyba tu zrobiłem wszystko, chociaż tutaj ciągle mam oznaczone, że jest jakaś potworna potworność, ale w takich ciasnych korytarzach dosyć ciężko się walczy. Rzucę okiem na mapę, żeby zobaczyć, jak daleko jestem od Henriety i chyba niedaleko. Zajrzymy sobie jeszcze do tej wioski. W tej wiosce jest... jak to się zawsze nazywa? Nie chciałbym powiedzieć słup szybkiej podróży, bo to zabija cały klimat. Miałem raczej na myśli drogowskaz. Drogowskaz zdecydowanie. Nie kierunkowskaz, tylko drogowskaz. No więc wracając do moich osobistych historii. Nieustannie toczonych walk tutaj najwyraźniej. Ale chodziło mi o walki toczone w domu. Czyli zdrowotne. Muszę sobie sprawdzić, jak się z ospą załatwia sprawy. O tak. Szalone dziki. Już? Odpuściły sobie? Nie muszę się z nimi ścigać wcale jakoś tak bardzo. Tak w zasadzie widzę, że... Już nie pamiętam, jaki miałem. Już? Ja dziczyznę doceniam. Muszę powiedzieć. Nie wiem jak państwo, ale... A brutalne te lasy. Najwyraźniej. No, więc wracając do moich historii ciągle przerywanych przez jakieś dzikie bestie, muszę się teraz ogarnąć i dowiedzieć, jak należy sobie radzić z ospą. Znaczy, moja żona pójdzie oczywiście do lekarza jutro i się wszystkiego dowie. A pamiętam, że mój syn też miał ospę, ale miał tak szczęśliwie ospę, bo miał takie dwa tylko mu się... Ospa to jest taka choroba, co się bąble pojawiają. I wiem... Kurczę, dziękuję, jak mi miło. W tym wieku jeszcze mnie ktoś potraktował tak. No dobra. Mówię o kociaku, rzecz jasna. No więc mój syn to przeszedł w ogóle bezboleśnie. Natomiast moja córka ma już tam kilkanaście tych bąbli teraz. I to jeszcze nie są bąble, to są takie zaczerwienienia na razie, które potem z tego, co żeśmy sprawdzali w internecie, mają się zamienić w bąble. Nieprzyjemna to jest choroba, niewątpliwie, ale chyba lepiej, jak dziecko ją przechodzi teraz, niż później. Ospa może być groźna dla kogoś, kto jest starszy, prawda? I nie przyszedł tego wcześniej, albo nie zaszczepiony był, czy coś. Albo, uwaga, ze szczepieniami to trzeba ostrożnie, bo teraz się temat stał niebezpieczny. Ciekawe. Myślę, że to dlatego, że ludzie są dzisiaj mądrzejsi, czy wręcz przeciwnie? Pewnie są mądrzejsi, no bo, kurde, co by nie mówić. Internet niewątpliwie sprawił, że wszyscy jesteśmy mądrzejsi, nie? Nie mogę tego powiedzieć tak, żeby nie zabrzmiało jak ironia, ale coś jest na rzeczy. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach internet bardzo pomógł ludziom poszerzyć horyzonty, ale w innych przypadkach pozamykał ludzi w bańkach. Kurde, jak tu jest ładnie, rany boskie. No patrzcie państwo. A potem człowiek siada do takiego Final Fantasy i to ma, kurde, między 20 a 60 klatek.
Zwariować można. I absolutnie nie wyglądasz tak dobrze. A może? Nie, chyba nie wiem. Sam zresztą, co o tym myśleć. Final Fantasy XVI to jest zacna gra, ale sobie obiecałem, że nie będę się bawił. Jak gra nie ma do zaoferowania 60 klatek, to ja w to nie gram. I pierniczę. Kręcę się w kółko, nie? Ale nie szkodzi. Czemu chciałem tutaj zajrzeć? Pozwólcie, że jeszcze sprawdzę na mapie świata swoje plany podróżnicze. Tak, zajrzyjmy tam. Może tam coś ciekawego. Ci, którzy czekają na przygodę, na dalszy ciąg fabularny, to muszą się odrobinę uzbroić w cierpliwość, ale obiecuję, że po tym zadaniu to już prosto polecę do Anny Henriety. No więc dostrzegam. A właśnie, tak skaczę po temacie, od tematu do tematu. No więc pomyślałem sobie, że no jest dużo fajnych gier, takie jak Final Fantasy czy Zelda, które są obiektywnie dobre, ale mnie od nich oczy bolą i pomyślałem, a po co mam się męczyć, przecież jeszcze trochę życia przede mną, prędzej czy później te gry trafią do nas w lepszej wydajności albo na lepszych konsolach i wtedy będzie można się nimi cieszyć, tak na 100%, może jakieś remake'i, może jakieś remastery, nie? Jest tyle fajnych gier do ogrania, czemu akurat grać w te, które... Tu, proszę Państwa, to jakaś musiałaby być podziemna wyprawa z tego, co tu widzę. Bo jest ten znak zapytania, owszem, ale on jest gdzieś jest w głębiach tej okolicy. Może. Może warto sprawdzić, czy nie ma tu jakiejś piwnicy. Na przykład. Jakiś, bo tutaj pewnie jest dużo miejsc. O. Pewnie fundamenty zostały podkopane. O, arcymistrzowski rynsztunek. Nic się nie dzieje. Proszę się uzbroić w cierpliwość. To jest tylko małe dochodzonko. Tylko z tym Wiedźminem i w ogóle też, ach, moje rozważania na temat różnych ekwipunków to są bardzo długie i wielokrotnie powtarzane. To jest zamknięte. Ciekawe. Obszar poszukiwań zdaje się być dosyć duży. Oho. Nic się nie bójcie, nic się nie bójcie. Ja już uważam, patrzę, gdzie dmucham. Nie dmucham na ludzi. Proszę się nie obawiać. Dziennik Charité Gontran de Tuffo. Zawsze dużym problemem tych rynsztunków jest to, że potrzeba poprzednich części. 17 maja 1243 roku. W końcu ktoś odpowiedział na ogłoszenie. Wielki jak góra i brodaty jak krasnolud wiedźmin. Wypytał o zlecenie i mówi, że bierze, ale pieniędzy zażądał prawie tyle, co my na posag dla Fifi składamy. Trzeba mieć tupet, ale nie miałem innego wyjścia, musiałem się zgodzić. 18 maja. Wiedźmin twierdzi, że przyczyną problemów jest podziemny potwór. Obszedł okolice i znalazł wejście do kompleksu jaskiń przy strumieniu w lesie Marcente. Jutro zamierza tam wejść. Wiedźmin nie wraca. Jakiś elf z miasta pytał o niego. Trzeba mieć tupet, żeby nasz adres podawać nie ludziom. Koniec z tym. Więcej Wiedźmina nie najmę. 10 dni będzie, jak wziął zaliczkę i zniknął. Rzeczy, które zostawił, zamierzam sprzedać, żeby chociaż trochę pokryć stratę. Szkoda, że to głównie bazgroły, których nikt nie będzie chciał kupić. Wygląda na to, że Wiedźmin nigdy nie zabił stworzenia, które tropił. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. No. Ciekawe, jak to dawno było. 1243? W ogóle zabawne jest to, że ja... że ja do tej pory nie wiem, w którym roku jesteśmy. Ha? Czy ktoś z Państwa może mi podrzucić te informacje? Będę jakiś punkt odniesienia, nie? A jako, że, proszę Państwa, jesteśmy na bieżąco teraz bardzo. To informacyjnie to jest odcinek nagrywany 2 lipca. Więc mogę odczytać i to zastosować tę wiedzę. Zbieram jakieś śmieci. W ogóle ostatnio przyznam się Państwu do... Co to ma być z tymi świeczkami? Ostatnio pojechałem do rodziców i postanowiłem się zdrzemnąć.
I moja córka strasznie hałasowała. I pomyślałem, a założę słuchawki. Mam takie słuchawki, które bardzo dobrze wyłączają dźwięki z otoczenia. To chyba upiór, co? Zaraz wrócę do tej opowieści, tylko pozbędę się tych szkarat. Upiory załatwione. Geralt pewnie też będzie miał coś do powiedzenia. No więc odpaliłem sobie te słuchawki i jako, że ciągle było moją córkę słychać, mimo tego, że słuchawki dobrze wyciszają dźwięki takie regularne, natomiast moja córka siedzi na tablecie i opowiada historię, jakby była youtuberem. Ma dziewczyna talent, daje słowo, takie historie wymyśla, że szok. No ale postanowiłem sobie coś włączyć i tak najlepszy do słuchania przed snem jest mój osobisty podcast Pojęcia Nie Mam. Ja wiem, że to jest jak autoreklama albo reklama mojego narcyzmu. O, dziennik. Ale tak, słuchałem mojego własnego podcastu. Ale to jest dopiero początek historii, zaraz Państwu opowiem dalej, tylko pozwolę sobie zerknąć na ten dziennik zakochanego kancelisty. Postanowiłem, zapytam ją jutro raz kozie śmierć. Umówiliśmy się w naszym miejscu w samo południe. Clarissa uprosiła dla siebie wychodne, a ja urwę się z kancelarii. Magister, ten stary dziadyga, nic nie zauważy. A nawet niechby zauważył, młody jestem, znajdę inną robotę. Zdaje się, że tu zwłoki leżą, nie? Więc ta historia potoczyła się w stronę, którą już znamy. Inna sprawa, że jeśli Clarissa się dowie, że straciłem pracę, może się nie zgodzić. Już dawno by mi się jej oświadczył, gdyby nie to, że wiem, jak ją martwi, że będziemy klepać biedę. Martwi się, chociaż nigdy mi tego nie powiedziała. Ale na co mamy czekać? Razem dorobimy się łatwiej niż w pojedynkę i przynajmniej odpadnie ciągłe kombinowanie, jakby się tu spotkać. Chciałem ją zaprosić na kolację w najlepszej jadłodalni w całym Beauclair. Tyle razy sobie wyobrażałem, jak to będzie. Kelnerzy odziani w złote liberie będą nam przynosić foie grasy i sorbety. Clarissa będzie siedziała na atłasowym krześle w tej swojej kruczej koronie z włosów i będzie śliczna. Najśliczniejsza ze wszystkich na sali. A ja wyjmę pierścień z brylantem. Ale prawda jest taka, że nigdy nie będzie mnie na to stać. A nawet gdyby było, Clarissa ofuknęłaby mnie, że jej wystarczyłoby zwykłe srebro z żabim oczkiem, a za te pieniądze mogliśmy kupić dom w górnym mieście i otworzyć tam sklep, w którym ona sprzedawałaby kapelusze. Dlatego oświadczę się jej jutro w naszej opuszczonej piwnicy na wino, w której spędziliśmy tyle miłych godzin. Nigdy się nie skarżyła, że jedyne nasze romantyczne chwile musieliśmy spędzać wśród pająków i starych beczek z winem. Ale od jutra koniec z tym. Po ślubie przeniosę ją przez próg mojej izby. Ciasno tu, ale przynajmniej jest łóżko i nie ma pająków. Mam dla niej tylko zwykły miedziany pierścionek z najtańszym czerwonym szkiełkiem. Ale obiecam, że w ciągu roku zmienię go na srebrny, z ametystem, a może i z rubinem. Och, Clarisso. Nie mogę doczekać się jutra. Chyba dziś nie zasnę. Uła. To i Clarissa i ten amant. Oboje tutaj niestety zginęli. W ogóle przygotował te wszystkie świece i płatki kwiatów. No niestety, z tego się nic nie dowiemy poza tym jednym listem. Nie? Może kiedyś ta historia znajdzie ciąg dalszy. No ale wracając do mojej opowieści. Te dwa upiory to chyba była Clarissa i on, nie? Przyjrzyjmy się temu uważnie. Może czegoś się jeszcze dowiem. Nie sądzę. Więc słuchałem sobie podcastu i tak zasypiałem. A potem następny odcinek z playlisty zaczął się odtwarzać jeden z moich odcinków Wiedźmina. I muszę przyznać, że nadal się dobrze tego słuchało. Nie dlatego, że ja tam dużo gadałem, ale dlatego, że nawet jak ja nie gadałem, to były jakieś takie dźwięki z gry, jakieś w sensie głosy, że zawsze ktoś gadał. I zawsze po polsku. I to jest niewątpliwie spora zaleta polskich dubbingów. Cholera. Znalazłem tylko 3 schematy z 6. To może dlatego, że w tym konkretnym miejscu już nie ma pozostałych schematów. Będą gdzie indziej. O proszę, zobaczcie Państwo. To ten.
to tam ruszył ten brodaty, jak krasnolud wiedźmin. Wielki i silny. W sam raz na niedźwiedzia. Nawet gdybym chciał sobie zrobić niedźwiedzia, no to mnie nie ma szans, nie mam materiałów odpowiednich. Może kiedyś. Może w nowej grze plus. Ale tego by państwo już nie znieśli, oglądać kolejnej serii z Wiedźmina 3. To już jest druga, przypominam państwu. Ach. Jak obiecałem, kolejne zadanie będzie dla Anny Henriety, ale też chciałbym powiedzieć, że no cóż, to tutaj jest ciągle to samo zadanie. Chyba oddam się medytacjom, bo muszę się wyposażyć w ekwipunek ładny. W sensie eliksiry, odwary i inne takie. Tak do 3 rano? To jest dobra godzina, żeby o 3 wstać. No proszę. Odwar z gryfa? Mam nadzieję, że to są właściwe odwary. Chyba są, już nie pamiętam. Jeden przyspieszał coś, a drugi też. Słuszna uwaga, droga pani. Najlepiej śmierdzieć w polu. Wtedy też drapieżniki się nie zbliżają. Chociaż nie, no dla drapieżnika nasz zapach, taki naturalny, pewnie jest dosyć apetyczny. A o czym to ja opowiadałem? A no właśnie, tam smutna historia kochanków. To już żeśmy nie poznali, raczej nie poznamy dalej. Chociaż może kto wie. Bo co tam się mogło stać? Ktoś ich napadł, zabił. Może jakiś wampir albo... Albo może te upiory, co je tam... No raczej te dwa upiory to były właśnie te, ta para kochanków, nie? O czym ja tu miałem dużo różnych historii. No więc przyjemnie mi się słuchało tego Wiedźmina 3. Okazało się, że on też się nadaje. Nadaje się do takiej treści podcastowej. W ogóle dla mnie zaskakujące jest, jak się obserwuje swoje ruchy, swoją karierę w internecie. Kariera. Wiem, że część z państwa to prycha na myśl o tym, ale nazywajmy to tak. Niech będzie to tak nazwane. To tak wyraźnie widzę wszystkie kroki, jakie mnie zwracały w stronę podcastów. Od samego początku te moje treści były mocno podcastowe, nawet jak jeszcze podcastów nie wymyślono. Chociaż prawdę powiedziawszy, podcasty za granicą to już jest dosyć stara tradycja. Wejście do jaskini. Zobaczmy, czy Wiedźmin zostawił jakieś ślady. No ale w Polsce to jest już może nie nowość, absolutnie nie nowość, ale nie ma takiej historii długiej. Mówiłem już państwu, że uwielbiam pochodnie? Oh, shit! What the fuck? O, tych nienawidzę! Dobra, już wiem, co mi robi gryf. Gryf mnie leczy za każdym razem, jak zużywam wytrzymałość na znaki. Dobra, one nie są takie straszne na zamkniętej przestrzeni. Oh shit! Dobra, był tylko jeden skubaniec, nie? Zapomniałem już, że przecież ja się leczę znakami. Nie muszę jeść kanapek już, więc nasz Geralt... No co by tu dużo gadać, chodzi wygłodniały cały czas, bo posila się jedynie kłenem. No więc właśnie, no. Tak się człowiekowi wydaje, że podejmuje zupełnie przypadkowe decyzje na ścieżce swojej kariery. No nie mówcie, że tego brodatego Wiedźmina załatwił ten... Uwaga! Za zawalenie się budynków na powierzchni odpowiedzialny jest potwór, który drąży tunele pod ziemią. Nie pamiętam jeszcze... Nie jestem jeszcze pewien, co to za stworzenie. Nie wchodzić za mną, nie zamazywać moich znaków na ścianach, bo muszę po nich wrócić. Junot z Belheaven. Stawił znaki na ścianie. Sprytnie. Muszę je znaleźć. No, jakieś takie śmieci, nie? O, shit. To on, myślicie?
Niekoniecznie. No, fatalnie mieć takiego potwora, kurde, pod domem. Gorsze to niźli skunks. Niewątpliwie. O kurde, tutaj więcej tych takich truposzy. O! Napitki. I jeszcze receptury na brązowy barwnik odnalazłem. No proszę, proszę. To może być dopiero, bo tak się zastanawiam, ten szkaradnik chce się... No proszę, proszę. Skarby jak cholera. O czym to ja? No właśnie, że ten tutaj mały skubaniec być może nie był aż taki sprawny, żeby podkopać się pod domami skutecznie. Jaskinia nie jest aż taka skomplikowana, żeby znaki były potrzebne. Ach, come on, Geralt, skacz. Skacz, mój bohaterze. Ach, za każdym razem to samo. Nie mogę sobie na myśl o tym... Warto się tu rozejrzeć. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Na myśl o tym, jak Wiedźmin 4 może być dobry. Zobaczcie, jak ci redzi, jak oni dopieścili tego cyberpunka, nie? No dopieścili go, trochę to zajęło. Ale to jest to samo, o czym mówiłem w przypadku Zelda i Final Fantasy XVI, że kurde, nie ma się co spieszyć dzisiaj z grami. Zastanawiam się, czy to jest taka, to chyba jest bolączka czasów obecnych, to nie tylko chodzi o Redów, ale jestem prawie pewien, że żadna firma nie dowozi tych gier na premierę, bo oczekiwania... Trzeba tego gnoja złapać, bo mi to spokoju nie da. Kurde, z tej strony on jest jakiś popancerzony. Dobra, załatwiam. Muszę przyznać, że mnie trochę wybił z rytmu. Szkaradnik jeden. Przyjmijmy, że jest ich po prostu tutaj więcej. I tyle, że to nie jest jeden wielki jakiś na końcu. Tego się będę trzymał. Nie chciałbym jednego wielkiego na końcu. Dziada. No, liczyłem na to, że tu się przebije, ale nie. O, tu coś mamy. To muszą być zwłoki tego Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia. O kurde, tutaj dotarł. Dobra. Psia krew. Nie powinienem był brać tego zlecenia. Nadal nie jestem pewien, z jakim potworem mam do czynienia i boję się, że nie będę w stanie odpowiednio się przygotować. Głupi byłem, grając o pieniądze przeznaczone na wykonanie pancerza. Elfy tylko czekają, żeby wydusić z człowieka ostatni grosz, a dusi grosze stówo wcale nie są lepsze. Ale nie ma co użalać się nad sobą. Bez kompletnego rynsztunku nie mam po co wracać. Nie pozostaje mi nic innego, jak zejść głębiej. Psia krew, dam radę. Albo i nie dasz, kolego. Niepotrzebnie podjął ryzyko. Widać, bardzo zależało mu na tym pancerzu. Zrobię dobry użytek z tych schematów. No. Właśnie, czy czasem gdzieś tam radzi nie prowadzili takich rozmów? Znaczy, bo nie, to chyba było w community. Ludzie się zastanawiali. Czy dałoby się wyeliminować konieczność posiadania poprzedniej części pancerza przed zrobieniem kolejnej. I ostatecznie chyba nie doszli do żadnej konkluzji tam. Ale sprawdzę sobie u Kowala, nie? Ale prawie jestem pewny, że nie ma takiej opcji. A to byłaby dobra rzecz w zasadzie, no bo jakby nie patrzeć, nowy pancerz też ma ogromne wymagania, jeżeli chodzi o... Czy ja byłem w tej wielkiej jaskini? Ma też ogromne wymagania, jeżeli chodzi o ilość materiałów i to, jak te materiały są drogie. Cholera, trochę się zgubiłem w tym miejscu, jeśli mam być szczery. Chyba musiałem tu być, prawda? O, niewiele mi pomoże ta mapa. Tam na pewno nie ma wyjścia, to wygląda jak leże. Ale może akurat jakieś skarby się znajdą jeszcze przy okazji? Już najważniejsze skarby żeśmy zgarnęli. Najbardziej arcymistrzowskie rzeczy. Może tędy droga.
mnie wyprowadzi na zewnątrz. Z tym niedźwiedziem, ja tego niedźwiedzia też brałem na serio przez jakiś czas. Więc pewnie mam jakieś zebrane resztunki, ale podejrzewam, że mistrzowskie co najwyżej. Ja chyba nawet mogę zajrzeć teraz, nie? Do tych, do kowalskich różnych. Zobaczmy sobie, to będzie... czy ja wiem? Gdzie to mogło być? Bo tu jest alchemia, na pewno rzemiosło jest. Arcymistrzowski stalowy miecz wiński, to gryf. Muszę teraz sprawdzić, czy mam miecze cechu niedźwiedzia. Mistrzowski stalowy miecz gryfa, wilka. One jakby były tak poustawiane zaraz. Jakby to... To są jakieś filtry, nie? Posiadasz składniki? Ukryj. Gdyby można było to alfabetycznie poukładać, nie? Bo jest tak. Na pewno jest stalowy. Miecz wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia. Potem jest ulepszony niedźwiedzia. Potem jest wyśmienity niedźwiedzia. Później powinien być mistrzowski, zgadza się? To można szukać alfabetu. Teraz na M. Mistrzowski. No właśnie. Mistrzowskiego mi nie mam. Mistrzowskiego. A po mistrzowskim jest niewątpliwie arcymistrzowski. Czyli musiałbym, żeby w niedźwiedzie zainwestować, musiałbym poszukać mistrzowskiego gdzieś, co też jest do zrobienia, pewnie. To jest też po rozproszeniu się tarczy Quen istnieje szansa na rzucenie nowej bez zużycia wytrzymałości. Premia rośnie o 5% za każdą część zestawu. Obecnie wynik wynosi 0. Przy 6 częściach obrażenia zadawanych przez zdolność związane z znakiem Quen zostają zwiększone 200%. Gotowy taki, gdyby się tak człowiek chciał zainteresować tym niedźwiedziem, to tam jest taki problem, że musisz mieć trochę, trzeba mieć trochę alchemii, nie? Żeby tych odwarów używać, bo one są bardzo dobre. Musisz mieć trochę znaków i też musisz mieć trochę do walki, nie? Ale ciężkie ataki, które są chyba premiowane przez ciężki pancerz. No bo tak, o ile się orientuję też, patrzcie, jak sobie wszystko przypominam na spokojnie, to jeżeli chodzi o ciężkie rzeczy, jeżeli chodzi w ogóle o pancerze tutaj, gryf zwiększa regenerację wytrzymałości, prawda? Natomiast niedźwiedź zwiększa maksymalną żywotność i obrażenia od silnych ciosów, a ja to nie lubię silnych ciosów, bo są silne i powolne i powoli dochodzą. Ja wolę jednak lekkie, szybkie ataki. To sugerowałoby kota, ale to też zabija, co chyba poprzednim razem grając miałem kota na sobie, więc trzeba, a może gryfa miałem, no ja nie wiem, ja to tak czasami wydaje mi się, że za każdym razem moje wybory są inne. A co się potem okazuje, że panie kochany, za każdym razem są dokładnie takie same jak zawsze. Hej, znalazłem wyjście z tej jaskini. Odłożę tą pochodnię, bo biedny Geralt rękę sobie naciągnie, podciągając się. Podciągaliście się kiedyś na jednej ręce? Ja się podciągałem, ale musiałem drugą ręką trzymać się za nadgarstek tej pierwszej, więc chyba to się nie liczy. Sobie można co najwyżej nadgarstek urwać. No teoretycznie siebie na jednej ręce, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce to się podciągasz na dwóch. To może dotrzemy do tej wioski Floviave i stamtąd szybko przeskoczymy do Buckler. Brzmi jak niezły plan.